Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek bardziej pytający was odnośnie tej obory, jak by ją przerobić, żeby było najlżej. Wiadomo, remont jak to umie co roku obory, ale postanowiłem, no, że trzeba sobie to jakoś jeszcze bardziej ułatwić. No tylko, że po prostu nie wiem jak. Chciałbym, żeby tu był po prostu jakiś stół paszowy czy coś. Taki, żeby, no nie, te byki w tą stronę stały. Z jednej strony chociaż, czy coś. Żeby po prostu to jedzenie było łatwiej dać. Niż teraz wchodzić pomiędzy nie. Jak wiecie, no ze mną pracuje ta mama. No to moja mama się boi tam wchodzić do nich bardzo. I to jest właśnie taki dylemat, co tu z tą stajnią zrobić. Ona jest ogólnie dość mała, jak to dawniej na małych gospodarstwach. Mój dziadek ją stawiał, nikt nie myślał o powiększeniu po prostu hodowli. Była były dwie krowy i konik. I tak się u nas po prostu gospodarstwo toczyło. Wziąłem sobie metrówkę i chcę wam po prostu podać wymiary, jakie ona ma wymiary rzeczywiste, i może byście mi doradzili co i jak. Wiadomo, że ja tego nie będę robił tak już od jutra czy coś, tylko no może w lato czy coś, jak zdrowie pozwoli. No na razie muszę jeszcze, czekam jeszcze na jeden zabieg, także tylko to są takie moje przemyślenia. Także pokażę wam, jakie są wymiary i może wy mi byście coś doradzili, jak to zrobić, bo jeżeli no jakoś czegoś tam nie wymyślę, to raczej będę rezygnował po prostu tak czy siak, prędzej czy później będę rezygnował chyba z hodowli bydła, no bo jeśli wrócę do pracy, no to później kto to będzie, wiecie, kto będzie robił, nie? Jak się człowiek pójdzie na 8 godzin do pracy, no to na tej... A tym bydlakom po prostu trzeba dać jeść. Także mam metrówkę. Ogólnie obora na szerokość ma... Dobra, niech będzie. Ma 3 metry. No, niech będzie. 3,90 ma tą stronę. 3,90, kurwa, nawet 4 nie ma, ale no niestety. A teraz zmierzymy ją na długość, powiedzmy 3,10 do tego murka, 3,10 do tego murka, idziemy sobie. No i teraz tu by trzeba było jakoś. Dobra, zmierzymy do rurki. 3,10. Tu jest 3. I jeszcze odtąd tutaj. 1,30 m, to jest 4,30 i tam było 4,30, tam było 3,10, tak? To jest 7. No, 7,40. Dobra, licząc tak, że obora ma 3,90 tak jakby głębokości, a szerokości 7,50. I co tu zrobić? Wysokość też jest jakaś niezadowalająca, bo powiedzmy wysokość tutaj ma 2,20 i tak to wygląda. Jaś może by stały w tą stronę, tutaj taki mały korytarz paszowy rzucić, tam od tamtej strony by się jakoś gnoi obornik wyrzucało.
jakieś na mniejsze sztuki po prostu to przeznaczyć, a później je, powiedzmy, po roku czasu gdzie indziej. No i druga sprawa jest taka, dobra, tutaj to jedzą, to nie jedzą. Może filmik się uda bez cięć. Druga sprawa jest taka, że mam jeszcze jedno pomieszczenie, praktycznie nieużytkowane. No tylko kaczki tutaj siedzą. Stara szopa taka. Tutaj świnki dawniej były. I tutaj no to mamy składowisko na razie. No blacha jest złożona. Tutaj brony, takie tam pierdoły, wiecie. Nieużytkowane to zawsze się coś tutaj wtryni. I tak jest. No i tutaj jest ogólnie taki temat, no tutaj jest dość nisko, tu jest jeszcze gnój. Wysokość, powiedzmy, od tego gnoju jest 1,90 m. No to też będzie miało w porywach 2,20 m. 2,20 m. Szerokość powiedzmy będzie miała, ile będzie miała, no plus minus 3,20 m niech będzie, nie? 3,20 m niech będzie. I zostaje nam jeszcze długość. No ona jest dość długa, tyle wam mogę powiedzieć, jest dość długa. Także licząc, że do barierki jest 2,20 m. 2,20 m. I dotąd jest 4,10 m, to już jest 6,30 m. I tu jest ze skosa, to ze skosa jest, policzymy do tego skosa, 6,30 m. A i tu 2 metry, 8 metrów i 30 centymetrów ona ma. No te klatki to są po prostu pod króliki dawniejsze, które hodowałem. No i można byłoby to jakoś tu wykorzystać jeszcze. Jest okno, zamiast tego okna można by zrobić drzwi takie, żeby z tamtej strony można było czymś wjeżdżać. Może by się coś takiego zrobiło do wywalania obornika. Czemu nie? Są jakieś zamysły, no ale chodzi o patent, jak tutaj to zrobić. No niestety tutaj nie ma wody, by trzeba było z tamtej stajni kopać i doprowadzać wodę. No i tak to wygląda. Z tamtej strony no to jest już tak jakby koniec gospodarstwa, czyli już za stodołą. No czy jakieś tam jakieś drzwiczki czy coś. I tak, no co tu jeszcze mogę powiedzieć? No tu są drzwi, no to wiadomo, można je przerobić, nie? Można je przerobić. Tutaj to jest jeszcze bajzel. No jedynie taki dobrą sprawą tej stajni jest tutaj, że jest kanalizacja. Tutaj jest studnia taka nieduża, około 2 metrów, takie mniejsze dryny. No i gnojówka tutaj spływa. Jest tam rura i spływa, no ale w każdym razie można by było takie coś zrobić, żeby tutaj były drzwi. No delikatnie je przesunąć, bo tu jest jeszcze orzech, ale i tak czy siak ten orzech już po jakimś czasie na pewno będzie ścięty. U góry jest, na u góry no nie ma nic, pod dachem są tam jakieś stare deski i inne gramoty. Także tak to wygląda. Wiadomo, że tego się nie zrobi tak hop siup, tylko mówię, że to są dwa budynki takie, przyda się je jakoś po prostu wykorzystać, nie wiem, czy znowu, czy z tej strony tak samo, żeby te bydło stało w tą stronę i tu też taki, powiedzmy, zrobić korytarzyk z tej strony, żeby stały, i z tej, żeby stały, tam zrobić takie drzwiczki, powiedzmy, do odrzucania gnoju. No to tutaj są, wodę doprowadzić, jakieś koryto czy coś, i
Wiecie, o tutaj jest wejście na górę. Można stąd na przykład słomę zrzucać, jakby była taka możliwość. O, prąd tutaj jest, także tak to wygląda. No tutaj dawniej były świnki. Czy jeszcze jakoś inaczej coś zrobić? No nie wiem. Także taki to jest odcinek. Bardziej chciałem się was poradzić, co i jak. Czy w ogóle jest sens to przerabiać? No i tyle, no. No takie budynki mamy, jakie mamy. Ja nic z tego, no, na to nie miałem wpływu. I tyle, no. Także dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach wasze pomysły. Chętnie poczytam. I jeżeli jakieś pomysły będą po prostu trafne, no to je wykorzystam. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.